100% to jest za mało na ten zespół i trzeba dać z siebie naprawdę maksymalne nasze umiejętności. I może jeszcze nam zabraknąć, żeby ugryźć w ogóle w jakikolwiek sposób ten zespół, ale tak jak mówię, wychodzimy na ten mecz naprawdę bardzo skoncentrowane, głównie sfokusowane na naszej grze. Blok obrona myślę, że będzie kluczowe, bo potrafimy to dobrze robić, pokazywałyśmy to wielokrotnie, no i w ten sposób na pewno będziemy starały się wyjść na ten mecz. Myślę, że żeby nawiązać jakąkolwiek walkę z drużyną z Rzeszowa, trzeba przede wszystkim zagrać agresywnie, z dużą pewnością siebie, swoich umiejętności, które mamy, posiadamy i musimy to po prostu pokazać. Graliśmy niedawno z nimi, wiemy jak jest ich siła. Są praktycznie kompletny zespół, każdy na ręce i jest tu zespół wyjątkowo dobry też w obronie. Myślę, że może troszeczkę się stresowaliśmy, może gdzieś tam troszeczkę ta głowa nam uciekła, natomiast jestem pewny, że możemy spokojnie grać z drużyną z Rzeszowa na równym poziomie i wygrywać sety czy nawet mecze. Myślę, że na pewno jest cień szansy, nawet więcej, ponieważ z każdym dniem jesteśmy coraz lepsze oraz nasza taktyka też się zmienia na ten zespół i mam nadzieję, że tym razem uda nam się je pokonać. No na pewno drużyna z Rzeszowa jest świetnym zespołem, kompletnym, doświadczonym, są na pierwszym miejscu w tabeli i to nie będzie łatwe spotkanie, jesteśmy na to przygotowane, ale gramy już kolejny raz z tym teamem. Mają dość ciężki terminarz, na pewno są też zmęczone, ale głównie musimy się skupić na naszej grze. Już teraz, tak jak mówię, grałyśmy z ŁKS-em, trzy sety wyglądały lepiej w naszym wykonaniu, oczywiście będziemy walczyły o zwycięstwo w tym meczu w Rzeszowie, ale będzie to naprawdę wymagający mecz. Patrzyliśmy, analizowaliśmy mecz, który graliśmy z nimi, popełniliśmy kilka podstawowych błędów, ale przede wszystkim siła ataku i ogólnie i zagrywka zespół Rzeszowa to jest największy ich atut. Myślę, że naszym mocnym punktem może być blok obrona. Jeśli to nam zafunkcjonuje dobrze i będziemy w defensywie wyciągać piłki, to mi się wydaje, że jest jeszcze większa szansa na pokonanie ich. Możemy gdzieś wyłączyć pewne opcje przez twoją dobrą grę, przez grę agresywną, przez grę skutecznie w zagrywce, możemy gdzieś ograniczyć pewne strefy ataku, także jak najbardziej jest to możliwe. My mamy swoją styl gry, jak zmienimy, to prędzej gramy gorzej niż lepiej, więc tutaj trzymamy się na swój styl gry, myślimy swoją postawę i to będzie decydujące, czy możemy sprawić niespodzianki, czy nie.